Gdyby pan został na przykład burmistrzem Cieszyna, to co by pan zrobił jako jedną z pierwszych decyzji? Poprawię układ komunikacyjny, bo jest fatalny. Oj. Nie, to nie wypowiem się na ten temat. Ciężko powiedzieć naprawdę. Jest bardzo dużo spraw by było do zrobienia, ale... Bo trzeba by według mnie bardzo duży budżet przeznaczyć na rewitalizację starówki, na renowację pięknych zabytkowych kamieniczek, budowli, no a resztę poświęcić na takie cele, żeby się żyło lepiej w mieście. No nie wiem jak tutaj ten burmistrz tutaj, bo się nie interesuje tym, jak on tutaj urzęduje, czy dobrze prowadzi miasto, czy nie, ale mi się wydaje, że dobrze chyba, nie? Jest przykład śliczny teraz, jak zaczęły się chłodne dni, co się stało z dymem i ze smogiem. To w Skoczowie zakazałbym całkowicie palić, tak jak w Krakowie, w piecu węglem i jakimś takim opałem stałym. Nie? Nakazałbym po prostu zmianę kotłów. Jeżeli miasto by dało radę samo, to by oczywiście pomogło miasto, a jeżeli by nie dało radę, no to są jeszcze przecież instytucje jak województwo, powiat, województwo, no i rząd. Powiem panu, naprawdę nie chciałbym się tutaj wymądrzać, bo ja jestem z Cieszyna, natomiast nie mieszkam tu od 11 lat i nie wiem, jakie są potrzeby mieszkańców i na pewno bym nie próbował kandydować, mimo że powiedzmy, no wiadomo, że każdy sobie myśli, co tam by chciał kiedyś gdzieś zmienić, ale nie mam pomysłu na Cieszyn obecnie. Jakiś fajny akwapark, żeby tu ludzi przyciągać, jakieś place zabaw. Dużo innych pomysłów, bo tylko teraz tak ciężko, żeby się urodziło coś w głowie. Co by było można zmienić? Na pewno bym się skupił na kilku rzeczach. Przede wszystkim zmieniłbym troszkę infrastrukturę tutaj w Cieszynie. Ważną rzeczą jest to, żeby skupić się na potrzebach mieszkańców. Więc byłoby trzeba na pewno wziąć pod uwagę aspekt biedniejszych ludzi, pomóc im w potrzebach, ale jak również ważną rzeczą jest to, żeby skupić się nad, pokłonić się chociażby nad komunikacją w miejscowości Cieszyn. I tutaj byłaby kwestia poszerzenia niektórych dróg, zbudowania większej ilości parkingów, szczególnie na osiedlach, place zabaw dla dzieci, odpowiednio ogrodzone. No i przede wszystkim byłoby trzeba też zwrócić uwagę na służbę zdrowia, zwrócić uwagę na szpital cieszyński, żeby jednak były pieniądze na to, żeby mógł się rozwijać. No, pytanie, bo nie jestem żadnym politykiem. No nie wiem, coś, jakieś inwestycje w drogi, poprawę ogólnie życia ludzi tutaj. Coś tu, nie wiem, jakieś nowe restauracje albo, nie wiem, kluby. Coś, żeby się działo, bo Cieszyn ogólnie jest taki, że tu jest martwe. No naprawdę nie mam pojęcia, czego tutaj Cieszyn potrzebuje, bo tak jak tutaj zwróciłam uwagę, to wszystko mi się podoba. Także, no nie wiem, no musiałabym się wgłębić w to wszystko, żeby dowiedzieć się, czego tak naprawdę tutaj potrzebują, miasto potrzebuje i czego potrzebują mieszkańcy. Ekologię, to znaczy, żeby dało się tu żyć bez smogu. Znaczy po prostu na zamianę obowiązkową, tak jak w Krakowie zrobili, że nie wolno palić węglowym drzewem i koniec. No bo niestety do świadomości się tak szybko nie dotrze. To jest bardzo długotrwały proces, więc trzeba zrobić zakaz i koniec.